Co lepsze, kotlety schabowe czy kotlety mielone? Frytki cienkie czy grube? Carbonara po polsku ze śmietaną czy oryginalna bez śmietany? Jaki sos do burgerów jest najlepszy? I czy kiwi je się ze skórką czy bez? Na te pytania odpowiemy sobie w dzisiejszym odcinku Jedzeniowych Dylematów. Zapraszam do oglądania. Hej, witajcie, z tej strony Maciej. Mamy dla was jeszcze jeden odcinek Jedzeniowych Dylematów. Jakiś czas temu na swoim Instagramie, który polecam wam obserwować, zadałem wam bardzo dużo pytań typu albo-albo, czyli na przykład kotlety schabowe czy mielone, carbonara ze śmietaną czy bez, frytki cienkie czy grube i tak dalej, i tak dalej. Wasze odpowiedzi zebrałem i dzisiaj przedstawię ostatnią część z nich. Oprócz tego wraz z Sonią wypowiemy się na każdy z jedzeniowych dylematów. Zachęcam was do komentowania i odpowiadania na wszystkie jedzeniowe spory. Niech komentarze zapłoną, niech tych komentarzy będzie bardzo dużo. A tymczasem nie przedłużamy i zaczynamy. Schabowe czy mielone? Ojoj, to jest trudne pytanie. Na pewno nie chce mi się robić kotletów schabowych w domu. Jeśli miałbym coś przygotować, to raczej mielone. Ale schabowe też uwielbiam. Ale chyba jednak taki soczysty, dobrze zrobiony mielony jest lepszy od schabowego. O Jezu. Nie, to jest ciężkie, to jest ciężko odpowiedzieć, bo to zależy gdzie, no bo mogą być gdzieś niedobre schabowe, no to ja bym wybrała zawsze mielone, nie wiem, mojej mamy na przykład, tak? Więc generalnie nie wiem, nie odpowiem na to pytanie. Dziwne pytanie. To chodzi o to, najpyszniejsze schabowe czy najpyszniejsze mielone? Nie wiem. Dobra, schabowe. Schabowe czy mielone? Wygrywają schabowe 64%. Kinder, niespodzianka, czekolada, Bueno Country. Czekolada. Wszystko, ale najbardziej jajko niespodzianka sprawia mi radość. Tutaj wygrywa Kinder Bueno, ponad 5000 wskazań, na drugim miejscu Kinder Czekolada, na trzecim Kinder Country i na ostatnim Kinder Niespodzianka. Jestem w szoku. Najlepsze pączki są z powidłami, dziełem, konfiturą, czekoladą, budyniem. Powidłami, dżemem, konfiturą. Te z powidłami, dżemem, z konfiturą są najlepsze. Pączki z powidłami, dżemem i konfiturą wskazało 8,5 tysiąca osób. Na drugim miejscu budyń, 2 tysiące osób. Także spore różnice. Najlepsze są banany w kolorze zielonym, żółtym, brązowym, czarnym. Żółte. Takie brązowe są najlepsze. W sensie wtedy są najsmaczniejsze. Uważacie, że najlepsze banany są w kolorze żółtym. 8 tysięcy wskazań, 2,5 tysiąca wskazań na banan zielony. Z tych klasycznych to papryka. Zjem wszystkie, ale chyba zielona cebulka i fromaż. Ulubiony smak chipsów to chipsy paprykowe. 3700 wskazań, ale niewiele mniej, bo 3,5 tysiąca wskazań na chipsy zielona cebulka. Wśród innych propozycji jest bekon, ostra papryka, strong chili and lime, sól i ocet, czakalaka, smak Afryki, pieczone żeberka. To już takie konkretne smaki, niekoniecznie takie klasyczne. Parówki kochasz czy nienawidzisz? Parówki są spoko. Nie żebym kochał, ale bardzo je lubię. 69% z was kocha parówki. Gofry czy naleśniki? Chyba gofry. Naleśniki. Dużo bardziej naleśniki. 51% z was woli naleśniki od gofrów. Jaką kawę najbardziej lubisz? Gorącą, ciepłą, letnią czy zimną? Ciepłą. Prawie letnią. Moim zdaniem najwięcej smaku ma taka letnia. Jak to są jakieś ziarna typu specialty, najwięcej smaków można wyczuć. 6200 osób wskazało kawę ciepłą, prawie 3,5 tysiąca kawę gorącą. Owsianka czy jaglanka? Owsianka. To i to jest dobre, ale no jaglanka się dłużej robi, więc owsianka, najczęściej jemy owsiankę, wybieram owsiankę. 85% z was wskazało owsiankę. Frytki czy ziemniaki? Ziemniaki. Oh. Nie wiem. Frytki. 77% z was woli frytki od ziemniaków. Makaron zwykły czy pełnoziarnisty? Zwykły. Pełnoziarnisty. 71% z was woli makaron zwykły od pełnoziarnistego. Olej czy oliwa? Oliwa. 79% wybiera oliwę. Ulubione mięso, wieprzowina, wołowina, drób czy ryby?
No najczęściej jem ryby. Tutaj bój ze sobą stoczą wołowina i drób, bo raz, że panierowane kurczaki, dwa, że jakieś steki i burgery, pastrami jakieś, wołowina. Ulubionym mięsem większości z was jest drób. Ponad 6000 wskazań, 4000 wskazań na wołowinę. Wśród innych propozycji baranina, krewetki, dziczyzna, ale też bardzo dużo osób wskazało, że nie je mięsa. Ulubiony rodzaj czekolady. Mleczna, gorzka, biała, nadziewana na przykład z bakaliami, orzechami czy owocami. Mleczna. Mleczna. Ale lubię też taką z orzechami. Ulubiony rodzaj czekolady to czekolada mleczna. Prawie 7000 wskazań. Na drugim miejscu czekolada nadziewana, na przykład bakaliami. Prawie 2800 wskazań. Inne propozycje to różowa, deserowa i bardzo często każda. Margarita czy marinara? Margarita. Chyba marinara. 85% z was wybiera pizzę margaritę. Burger czy kebab? Burger. 77% z was woli burgera od kebabów. Piwo czy wino? Piwo. Nie wiem. Nie wiem, co wybrać. Jak ty byś powiedział, co ja wolę? Bym powiedział, że wolisz wino. No dobra, wybieram wino, ale piwo wybacz mi. 59% z was wybiera wino, a nie piwo. Zaskoczenie dla mnie. Kuchnia włoska czy kuchnia azjatyckie? Częściej powiedziałbym, że kuchnie azjatyckie, ale w kuchni włoskiej jest mniej rzeczy, których nie lubię. Czyli jakby kuchnia włoska jest takim pewniejszym wyborem w moim przypadku, choć częściej mam chętkę na kuchnie azjatyckie. Raczej bym wybrała włoską, ponieważ no tak jak Maciek podobnie powiedział, że tam więcej dań jest takich, które mi smakują. No i naprawdę no bardzo dobre są, tak? Sery, pizza, makarony, wszystko. No, wybieram włoską. 66% z was wybiera kuchnię włoską. Do śniadania. Kawa, herbata, sok, woda. Do śniadania woda, po śniadaniu kawa. Po śniadaniu kawka, Maciuś robi. A do śniadania? Nic. Do śniadania najczęściej pijecie kawę. Ponad 5800 wskazań, a 5500 wskazań na herbatę. Tylko 1000 osób pije wodę. Inne propozycje. Cola, kakao, yerba mate, mleko od krówki, prosecco. Fo czy ramen? Ramen. 76% z was woli ramen od fo. Cytryna czy limonka? Limonka. Cytryna. 64% z was woli cytrynę od limonki. Do pierogów. Kwarki, cebulka, śmietana, wszystko. Wszystko. Cebulka. Do pierogów najchętniej wybieracie cebulkę. 4900 wskazań. Po 2900 wskazań mają skwarki oraz wszystko. Carbonara ze śmietaną czy bez? Bez. Bez. Carbonara ze śmietaną czy bez? Wolicie bez, ale różnica jest niewielka, bo 51% z was wybrało tę opcję. Frytki z ziemniaków czy z batatów? Z ziemniaków. Z batatów. Frytki wolicie z ziemniaków. To jest wskazanie 79% z was. Kola, kocham, nienawidzę. Kocham. Bliższy nienawiści jestem. Zazwyczaj jest moim zdaniem niepotrzebna. Rukolę bardziej kochacie niż nienawidzicie. 86% z was tak wybrało. Kola z cukrem czy bez? Bez. No bez. Kolę z cukrem wybrało 55% z was. Obiad mięsny czy roślinny? Roślinny. Oj, to jest fajne pytanie. Częściej jem roślinny, ale lubię też mięsne. Nie ma to dla mnie znaczenia w sumie, czy to jest obiad mięsny czy roślinny. Obiad mięsny dla 72% z was. Jajecznicę jesz. Widelce, łyżeczką. Zapomniałem, że była ta ankietka. No widelcem. Kto je łyżeczką? Łyżeczką, żartuję. Jem widelcem. Jajecznicę jecie widelcem. Tak wybrało 97% z was, a łyżeczką 3%, czyli to jest prawie 500 osób. To dużo. Powiedzcie, czemu? Najlepszy sos do burgera to ketchup, majonez, barbecue, inny. Barbecue. Nie lubię tych pytań sosowych. W ogóle lubię sos. Mieszany jakiś, nie wiem. Najlepszy sos do burgera to według was barbecue. 5400 wskazań, a na drugim miejscu majonez. 3500 wskazań. Inne propozycje to na przykład remulada, 1000 wysp, jakiś ostry, czosnkowy, chipotle, śliwkowy. Tamty brzegi pizzy, jeszcze zostawiasz? Jem wszystko. W 90% zostawiam. 85% z was je brzegi pizzy. Pijesz herbatę z łyżeczką w szklance czy bez? Bez. Bez łyżeczki w szklance. 77% z was pije herbatę w szklance bez łyżeczki.
Raczej słone. Kocham słone. Chipsy. 80% z Was wybiera słone przekąski. Lody mleczne czy sorbety? Mleczne. Mleczne, nigdy nie biorę sorbetów prawie. 70% z Was wybiera lody mleczne. Czekoladki z alkoholem, pycha ble. Czekoladki plus alkohol. To dobra rzecz. Czekoladki z alkoholem dla 67% z Was są ble. 1/3 mówi, że pycha. Sushi jesz rękoma, pałeczkami, sztućcami. Rękoma i pałeczkami. Jak zaczynam jeść sushi, to robię to pałeczkami, ale kończę rękoma. Sushi jecie przede wszystkim pałeczkami, tak wskazało 9 tysięcy osób. Herbata gorąca czy mrożona? Gorąca. 82% z Was woli herbatę gorącą odmrożonej. Kożuch z mleka. Mniam, fuj. Bardziej mniam niż fuj. Mniam. Ja zawsze jak była mała i na przykład jadłam kulki Nesquik z mlekiem albo te inne płatki jakieś i był tam kożuch w tym mleku, to ja się cieszyłam. Kożuch z mleka jest fuj dla 79% z Was. Najlepsze ziemniaki. Gotowane, smażone, pieczone, pire. Pieczone czy pire? Niech będą pieczone. Wszystkie! Nie no, dobra, niech będzie... Pieczone. Najlepsze ziemniaki to ziemniaki pieczone. Tak wskazało 5700 osób, 3500 wskazało gotowane, a 2800 pire. Kanapka z masłem orzechowym, to taka kanapka tylko z masłem orzechowym, czy z masłem orzechowym i dżemem? Z dżemem. Masło plus dżem. Kanapka z masłem orzechowym, dla wielu z Was to tylko masło orzechowe. Tak wskazało 56% z Was. I wiesz, ze skórką, bez skórki. Jem bez skórki. Nawet nie wiedziałem, że da się jeść ze skórką, a ponoć się da i to ma dużo witamin. Jem bez skórki, ale tak jak przeczytałam i powiedziałam Maćkowi to ja, to że właśnie czytałam, że niby ta skórka jest bardzo zdrowa, ale nigdy nie próbowałam jej jeść i w sumie dziwne mi się to teraz wydaje, ale może trzeba kiedyś spróbować. Kiwi jecie bez skórki. Tak je 94% z Was. Mięso z udek kurczaka czy z piersi? Z udek. Nie wiem no, z piersi. Wolicie mięso z piersi niż z udek kurczaka, tak wskazało 71%. Cytryna do ryby, tak czy nie? O tak, tak. Może być, ale nie jest konieczna. Do ryby 84% z Was widzi cytrynę. Marcepan kochasz czy nienawidzisz? Lubię marcepan, więc bliżej miłości, kochania. Bliżej nienawiści. 52% z Was nienawidzi marcepanu. Domowe frytki smażone w oleju czy z piekarnika? Z piekarnika. Z piekarnika. Gdybym miała piekarnik, to bym robiła frytki jak głupia. Domowe frytki to frytki z piekarnika, tak uważa 52% z Was. Śniadanie na słono czy na słodko? Częściej raczej na słono, ale na słodko też lubię. Owsianki, placuszki i inne. Kiedyś powiedziałbym, że bezwzględnie na słono, ale ostatnio jem często jakieś owsianki na słodko. Więc obojętnie raczej. W knajpie na słono zawsze. 79% z Was woli śniadanie na słono niż na słodko. Na obiad wystarczy jedno danie, czy muszą być dwa? Wystarczy jedno danie. No jakby musiało być dwa, to byłoby nieźle, nie? Jak ja bym musiała tu zupę gotować i wszystko. Nie no, wystarczy oczywiście jedno danie. Dla zdecydowanej większości z Was wystarczy jedno danie na obiad. Pączki czy faworki? Pączki. 83% z Was woli pączki od faworków. Szczypiorek. 79% z Was woli szczypiorek od koperku. Frytki grube czy cienkie? Grube. W pojedynku frytek wygrywają frytki cienkie. 52% wskazań. Chipsy zwykłe czy karbowane? Wszystkie lubię, ale no niech będą zwykłe. Karbowane. 68% z Was woli chipsy zwykłe od karbowanych. Gofryzy. Bito śmietaną, cukrem, pudrem, owocami, wszystkim. Ze wszystkim. Najlepsze gofry to gofry ze wszystkim. 4300 osób tak wskazało. Wśród propozycji są gofry na przykład wytrawne, z masłem orzechowym, z nutellą. To chyba najczęstsze takie wskazanie dodatkowe. Sok pomidorowy spoko czy nie? Raczej nie. Teraz nie. Sok pomidorowy dla 61% z Was nie jest spoko. Obiad musi być złożony z mięsa, ziemniaków, ryżu, kaszy, makaronu i surówki czy niekoniecznie? No niekoniecznie. 73% z Was uważa też, że niekoniecznie. Kolacja to istotny posiłek czy nie? Jak każdy. Istotny. Dla 63% z Was kolacja to istotny posiłek, aż 37% z Was uważa, że to jest nieistotny posiłek. Pizza sztućcami czy rękoma? Rękoma. Raczej rękoma, choć są pizze, które wymagają użycia sztućców. Pizza jest rękoma i to w przeważającej większości, aż 90% z Was tak robi.
Kolendra. Bardziej lubicie pietruszkę od kolendry. Pietruszkę wskazało 66% z was. Wino białe, czerwone, różowe, zielone. Zielone. Najczęściej piję białe i czerwone. Wśród win króluje wino białe, 4300 wskazań, 3000 wskazań na czerwone. Wśród propozycji musujące, pomarańczowe, darmowe, bezalkoholowe, no i każde. Sól czy pieprz? Głupie pytanie, sól. Sól. Sól czy pieprz? Wygrywa sól, wskazanie 2/3 z was. Jaki sos do hot doga? Ketchup, musztarda, musztarda plus ketchup, barbecue. Do hot doga chyba najchętniej musztarda plus ketchup. Musztarda plus ketchup. Wygrywa musztarda i ketchup, 5700 wskazań. Wysoko też ketchup, 2600 wskazań. A propozycje to duński, remulada, chili albo mango curry, amerykański, belgijski, tysiąca wysp. No tych propozycji jest od groma. To były ostatnie jedzeniowe dylematy. Być może kiedyś powstaną kolejne, ale to już na pewno za dłuższy czas. Pamiętajcie, by nadrobić poprzednie odcinki z serii Jedzeniowe Dylematy. Gdzieś tutaj wam wyskoczył link do playlisty ze wszystkimi filmami, a tych filmów oprócz tego jest jeszcze 4. Na dzisiaj to już wszystko. Do zobaczenia w lepszych czasach. Na razie. Cześć. Smacznego.